Siemanko, Sebastian, bigiper.pl. Jak widzicie, mój zimownik dla pszczół. Około 2 hektary w sumie tutaj tego mamy. Teraz te, które zjeżdżają już na pasiekę. Zabieram im dzisiaj już ostatni miodek i lecimy z zimowaniem. No mają tutaj magazyny pyłku, coś tam nektaru, żeby pobudzające cały czas dostawały. Koniczynki, dwa rodzaje, słoneczniki, malwy. Przeróżne kwiatuchy tutaj są, nawet co nieco gryki. Także tak to wygląda. Jak wiecie, ten mój łąka kwietna koło domu nie wypaliła, no ale tutaj jak widać dajemy radę. Tutaj też pas cały paceli zasiany. W tamtą stronę tutaj jest taka górka, to do wywiezienia mamy ziemię, ale tam za tą górką, tam gdzie jest pasieka, też jest to samo. A jak widać, pszczoły zadowolone sobie tutaj latają. Mają co robić. Pyłki, nektarki. Widzicie to, co tu się dzieje? Proszę bardzo. Zajęcie jest. Mają co robić. A więc co? Lecimy wyciągać jakieś pierwsze miody. Cóż, bierzemy się, coś powyciągamy. Ostatni miodek tutaj z tych rodzinek, które są na miejscu. Będzie to taka dosyć duża mieszanka i części gryki, i tam trochę lipy jeszcze zostało. No i tego, co jeszcze tutaj w koło nanosiły, co nieco w tym roku dały radę. No, pasieka jest do wykoszenia całkowicie. No, będziemy się z tym bawić dopiero za kilka dni. Ostro latają pszczoły, zejdę z pola, bo akurat sobie stanąłem w takim miejscu. No co, bierzemy się, zobaczymy, co z tego będzie. Myślę, że w ulach nie za dużo ponagrywam, ze względu na to, że trzeba dosyć szybko działać. Trzeba tutaj ogarnąć, nie kusić rabusiów, dlatego każda minuta przy otwartym ulu jest na wagę złota. Dobra, lecimy. Cóż, miałem nie robić filmiku w ulach, ale tak chcę troszkę może się pochwalić, jak to wygląda. Nadstawki po 2-3 rameczki, no i plus spody, ale widać dzikie zabudowy mi jakieś porobiły. Trochę im ciasno chyba było, w dół chciały iść. A tak generalnie, o, ta ramka przykleiła mi się do spodu i nie chciała wyjść, jak widać rozerwałem ją. No ale cóż, będzie do wytopienia. A co w środku? No, całkiem przyzwoicie to wygląda. No, te rameczki szybko muszę zanieść, ale są dosyć pozalewane. To im już zostawię. Tak wyglądają. Z drugiej strony nie mam stojaka nawet. Cholera, nie wziąłem stojaka, bo tak nie planowałem, żeby to nagrywać wszystko. No co tam w środku? Widać na dole dzika zabudowa. Cholera, będę musiał to powyrywać wszystko. Ale tak wygląda czerwik, nie? Ładnie. Młoda matka, wszystko zwięzłe, dosyć nierozstrzelone. Radzi sobie, no i do tego mają sporo. Już będą zimowane na sporej ilości miodku. Zaraz ostatnie dolanie im zrobimy. Ostatnie. Pierwsze i ostatnie, bo one przyjechały. To są te, które były na gryce. One już tutaj są, przeszło 2 tygodnie, pozasklepiały wszystko ładnie. Teraz będziemy je już zalewać na maksa. Ale jak widać, pięknie wygląda czerwik. Młoda matka to młoda matka, nie? Młoda matka z mojej hodowli, do tego mogę się pochwalić. A tutaj się powygryzały, widać. Bokiem jeszcze się wygryzają, a w środku już są jajeczka i larwy. Część ramek jeszcze powyrzucam, zaraz je przejrzę dokładnie. A tutaj też związły czerw, tutaj larwy na krawędziach. Cały czas mają miodek.
Druga strona też wygląda przyzwoicie. Ja to zagęszczę bardzo mocno, bo ja je zostawię może na 6-7 ramkach. Tak. Ja tak zimuję. Nie daję więcej. Będą za ciasno chwilę miały. Teraz dużo pszczółki jest w powietrzu. On tutaj po kwasie szczawiowym, po paskach widać, że te komórki są tak zrównane. A tutaj widać larwy, jajeczka. Mamusia cały czas hula. Dobra. Kończę to, muszę to poskładać, bo zaraz mi się rabusie, bo ja tak co drugi ul, co czwarty przeglądam. Tam był jeden, później tamten, czwarty od tego, od krawędzi. Później tutaj ten, później tam jeden, także staram się nie robić przeglądu jednego przy drugim. Zaraz troszkę może mi się uda to. Nie, no uda mi się, bo w rękawiczkach jestem dzisiaj w tych rękawiczkach. Nie cierpię ich, ale niestety muszę, bo to szybkie takie przeglądy, także tak to wygląda całkiem ładnie. Jestem zadowolony. Po 3-4 ramki wyciągam z każdego ula z rodni, bo nie ma tam na nich czerwiu, jak widać. Nie są to jakoś rewelacyjne, ale przywygląda to całkiem. No jest trochę tego miotku. No i te dzikie zawodowe. Dobra, kończę, bo muszę powycinać te dzikusy wszystkie, a zaraz mi się inne zwiedzą, to będę miał tutaj zadymkę. No i cóż, wyciągłem trochę tego, tak po 3-4, z niektórych nawet 6 ramek można było wyciągnąć. Nie nosiły do nadstawek, nosiły do gniazda i fajnie zalewały od krawędzi, szły w stronę gniazda, gdzieś tam jeszcze czerwiu trochę jest, bo nie ma co, tam nawet czerwiu tak na 4, na 5 ramkach jest. W niektórych ulach, w niektórych tam 2-3, ale to wszystko szło do ula, do rodni i tam sobie znosiły do zimowania, więc to im zabrałem. No i dostaną, ale sporo miodu jeszcze zostaje im tam, gdzie był czerw, no to nie wyciągam, także i będą miały i miód, i syrop. W pierwszej kolejności zjedzą syrop, a u góry już są wianki ładne miodu, więc później im bliżej wiosny będą dochodzić do tego, żeby wystartować sobie z miodu. Także chyba mają dobry układ w tym momencie tego wszystkiego. Pierzli troszkę, no widzę, że noszą cały czas pyłek, ale matki czerwią i tej pszczoły nie ma już o tak dużo. I no nie wiem, zobaczymy jak to będzie z tą pierzgą, no, ale nie będę się martwił na zapas. Biorę się za wirowanie. Ciemne ramki, nie? Bo wiecie czemu? Wszystkie takie dziady wrzucałem na boki. Bo te wszystkie rodzinki miały jechać na brzosowiska, a na brzosowiskach niszczy się ramki. No i teraz to wszystko praktycznie pójdzie do przetopu. Były szykowane. Pszczoły były szykowane już do brzosowisk. Ramki wszystkie dziadowskie, ciemne były wrzucane, bo wiadomo, później przy rozluźnianiu je się wszystkie niszczy. No ale te nie dotarły na brzosowiska, więc wywirujemy to, co tutaj jest. I ramki idą do przetopu, ale uważam, że chyba będzie dobrze. Ja sobie wyliczyłem, że teraz z każdego ula, jak będę miał po dwa słoiczki, no to już mam na inwert do zazimowania. Jeżeli mam trzeci, no to mi się zwraca to przewiezienie tych uli. A jak czwarty, piąty, no to już z tego miodobrania coś mi tam zostanie, także nie ma szału, ale też nie ma co narzekać. Nie będziemy. Najpierw mówiłem, że tak całkiem do dupy, ale tak wygląda, że nie jest tak źle. Także spoko. Dobra, biorę się do roboty. Filmik może dzisiaj, może jutro mi się uda poskładać i wrzucić. No i co? Miodareczkę, kurczę, klucze, wszystko, bo silnik. Taki silnik od Wilsona dostałem, ale to jest cholera. Dziadostwo jest za słaby. 50 W ma tylko, tak? Nie, 120 W, a ja potrzebuję 250. Niestety reanimowałem stary silniczek, no i dało się. Jakoś powymieniałem szczotki, trochę tam poluzowałem, wszystko rozkręciłem w cholerę i poskładałem. Także miodarka jeszcze daje radę. Znalazłem taki sam silniczek w Chinach. Także idzie mi, ale coś mi długo idzie, bo to już 2 miesiące, a to chyba teraz się poprzestawiało przez te wszystkie korona birki. No, na zimę mi przyjdzie, to na wiosnę już będzie znowu silniczek, ale chyba trzeba będzie sprzedać tą miodarkę i coś większego się zaopatrzyć. Dobra, biorę się za wirowanie. Trzymajcie się, hej.